działam, jakby to jest kobieta niezależna, kobieta o swoich siłach, kobieta, która się nie boi wyjść ze strefy komfortu i sięgać po swoje marzenia i cele. Która działa i działa. Realizuje swoje cele. I się nie poddaje. A tobie jest bliżej do damy czy do gentlewoman? Nie, ja jednak zakładam rękawiczki i idę na... znaczy dwa, bo ja jako dama wchodzę w brudną robotę, więc jakby gentlewoman jak najbardziej. A powiedz mi, czy twoim zdaniem jest taka różnica między polską gentlewoman a taką światową? Szczerze to nie. Myślę, że my kobiety z roku na rok jesteśmy coraz bardziej odważne, coraz bardziej otwarte i każda z nas ma inne cele, inne priorytety i dla niektórych największym priorytetem jest mieć światową sławę, a dla niektórych w ogóle jest być najlepszą matką i to są całkiem inne, różne, obrane równie trudne cele do zdobycia. Ale oba wspaniałe. Oba wspaniałe. Czy mają szansę teraz, kiedy liczą się kliki i... Ja mam taką nadzieję, bo ja nie lubię hejtu, więc mam nadzieję, że jednak ten wartościowy content w końcu przebije się przez falę hejtu i różnych takich kontrowersyjnych tematów. Uważam jednak, że takie cenne, wartościowe portale, które skupiają się również na tych pozytywnych i motywujących aspektach, również mają swoją szansę i są na pewno pomocą w tych ciężkich czasach.